Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym kolejnym gościem, gościem specjalnym jest dzisiaj prezes Trybunału Konstytucyjnego, pani Julia Przyłębska. Serdecznie witam panią prezes. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, witam państwa. Pani prezes, spotykamy się w takich trudnych okolicznościach również dla Trybunału Konstytucyjnego. W ostatnich dniach pani małżonek, ambasador Polski w Niemczech, ambasador Andrzej Przyłębski, stał się ofiarą kolejnego ataku medialnego, tym razem i znów w Gazecie Wyborczej, no, w której sugeruje się, wręcz twierdzi się, że pan Andrzej Przyłębski, no to jest uśpiony agent najpierw Służby Bezpieczeństwa PRL-u, potem tajnych służb trzeciej RP, tu konkretnie UOP-ie. Znowu pojawia się nazwisko pana sędziego Muszyńskiego, który to miałby być rzekomo oficerem prowadzącym, no, pani małżonka najpierw, teraz miałby, rozumiem, z panią współpracować. Niestety pojawia się również pani nazwisko w tym kontekście. To jest szokujące informacje. Jak się pani odniesie do tego? Co w tej sprawie najbardziej panią niepokoi? Najbardziej niepokoi mnie to, że cała ta historia przedstawione przez Gazetę Wyborczą powstała bez odniesienia do jakichkolwiek dokumentów. W tej sprawie, w sprawie tej rzekomej sami współpracy, o tym przyznają, że tak, dokumentów nie ma. Nie ma żadnych dokumentów. Jest to historia wymyślona, nieprawdziwa. Już po poprzedniej publikacji rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych złożył takie oświadczenie, w którym poinformował, że ja nie byłam nigdy współpracownikiem żadnych służb specjalnych. I to powinno zamknąć sprawę. Natomiast sprawa jest kontynuowana i tu jest jakby sięganie do przeszłości mojego męża, gdzie sprawa też jest zamknięta, ponieważ nie pojawiły się żadne nowe dokumenty, bo wszystkie dokumenty, jakie znajdowały się w IPN-ie, były przedmiotem badania prokuratury. I te wszystkie dokumenty były przeanalizowane, sprawa jest zamknięta, IPN, prokuratura w IPN-ie uznała, że mąż nie jest kłamcą lustracyjnym, brak jakichkolwiek podstaw do zgłaszania jakichkolwiek nowych wniosków. W związku z tym jest to, moim zdaniem, ten cały artykuł powstał na potrzeby skierowania po raz kolejny sprawy służb do Trybunału Konstytucyjnego. No, no jest to nieuczciwa walka niektórych mediów z Trybunałem Konstytucyjnym. Jeszcze raz powtarzam, ja bardzo chętnie będę dyskutować o merytorycznej pracy, ale nie może być tak, że media wykorzystują swój zasięg, swoje możliwości, żeby tworzyć nieprawdziwe historie, czyli żeby wymyślać na podstawie nieudokumentowanej, bo mówimy też o jakichś rozmowach, ale nawet jeśli ktoś opowiedział jakąś historię, to bez zweryfikowania uczciwy, rzetelny dziennikarz nie może jej prezentować. To ja za chwilę będę mówiła, pan X opowiedział mi historię o jakimś dziennikarzu i zacznę chodzić po mediach i opowiadać, no i powiem, wprawdzie nie mogę tego w żaden sposób udowodnić, ale tak słyszałem. Proszę państwa, to już jest tak niski poziom i taka nierzetelność, że nic, tylko no, trzeba się nad tym pochylić z pełnym krytycyzmem, tak, żeby dać sygnał, że pewne granice zostały przekroczone. I jeszcze raz powtarzam, to, co zawiera te insynuacje Gazety Wyborczej, nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Zarówno nie ma, jak sami przyznają, na to dokumentów, ale też ja oświadczam, nie jestem współpracownikiem służb i proszę państwa, Trybunał Konstytucyjny działa jako niezależny organ bez wpływu jakiejkolwiek innej władzy na jego działalność. Pani prezes, a to nie jest tak trochę, że gdyby pan Andrzej Przyłębski, ambasador Andrzej Przyłębski nie był pani małżonkiem, to byłaby generalnie wokół tej sprawy, no również z 79 roku, już wyjaśnione, jak pani stwierdziła, przez Instytut Pamięci Narodowej, no to nie byłoby całej afery, nie byłoby całego krzyku. To nie jest to wymierzone po prostu w panią i w to, co dzisiaj dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym. Myślę, że może tak być. Oczywiście nie chciałabym też stawiać tak daleko idących tez. Natomiast ja powiązanie, jakby takie szybkie przejście z tematu dotyczącego męża do tematu dzisiaj, dzisiejszych jakby wydarzeń,
do spraw służb w dzisiejszej wolnej Polsce, myślę, że mogłoby to sugerować, aczkolwiek nie chciałabym aż tak daleko idących tez zgłaszać, bo tu to byłoby też przekroczenie z mojej strony pewnych granic. Ale trzeba chyba przyznać, że tego typu publikacje no ewidentnie uderzają też w godność instytucji, którą pani reprezentuje. No, nie chcę użyć określenia przeszkadzają w pracy, prawda? Zgadza ale się. Obniżają jednak w tej przestrzeni medialnej dla tego, kto chce, daje posług tego typu informacjom, no uderza to jednak w instytucje. Zgadza się. Ja myślę, że to jest kwestia tego, że nie mogą się niektóre siły pogodzić z tym, że Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje w nieco innej formule, w innym składzie, aniżeli skład, który być może ktoś sobie tam wymarzył. I to jest powód takiej frustracji, jakby odreagowanie pewnej frustracji, niezadowolenia, że pewna grupa nie ma w cudzysłowie wpływu na Trybunał. Nikt nie ma wpływu na Trybunał. Jesteśmy niezależni. Byłam zawsze niezależnym, niezawisłym sędzią. Mam dużo niezależność w sobie. W związku z tym mogę powiedzieć, że nie ma takiej sytuacji, żeby ktokolwiek miał wpływ na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. No ciężko mimo wszystko wiązać to, co dzisiaj się w 2017-2016 roku dzieje w Trybunale, z jednym świstkiem papieru podpisanym przez młodego, kilkunastoletniego wtedy Andrzeja Przyłębskiego w roku 79. No, to też jest takie uderzające, że to wiązanie, o którym pani prezes wspomniała, jest tutaj no, co najmniej podejrzane. Pani prezes, ale to jest kwestia emocji, to jest kwestia, jaka jest ocena nasza publicystyczna, polityczna tego typu publikacji. Czy podjęła pani już konkretne kroki prawne w związku z tymi publikacjami w Gazecie Wyborczej w tym przypadku? Tak. Tak jak zapowiadałam, niecały miesiąc temu złożyłam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na znieważeniu organu, bo ja nie wniosłam tego zawiadomienia jako ja, Julia Przyłębska, bo przecież informowanie czy sugerowanie, że mogłabym być pracownikiem służb specjalnych w wolnym państwie, nie jest żadnym pomówieniem. Dlatego nie skorzystała pani z drogi cywilnej, jak rozumiem. Tak jest, no bo to jest kwestia zdefiniowania, jakie dobro osobiste moje zostało naruszone. Natomiast uznałam, że ta publikacja, tak daleko idące tezy, które zostały w publikacji postawione, wypełnia znamiona przestępstwa. I w związku z powyższym, mając poczucie obowiązku, złożyłam zawiadomienie. Nie jest to, proszę państwa, doniesienie, nie jest to przeciwko wolności mediów. Natomiast no tak, ja uważam, nie, proszę państwa, ale media, również dziennikarze w swoich publicznych wypowiedziach nie są zwolnieni od odpowiedzialności. Jeśli naruszają normy prawa karnego, to nawet jeśli są dziennikarzami, to nie są zwolnieni z odpowiedzialności. I apelowanie, że jest to sprawa tak ważna, że takie podejrzenia są, to należy o nich mówić publicznie. Ja myślę, że nie ma żadnych może racjonalnie uzasadnionych podejrzeń. W związku z tym nie jest to sprawa polityczna, tylko w mojej ocenie jest to sprawa zwykła kryminalna. Jest naruszenie tutaj działalności organu, ważnego organu państwa. I w związku z tym to zawiadomienie do prokuratury złożyłam. Nie ma pani prezes momentami takiego wrażenia, że też atak na pani małżonka może być spowodowany faktem, że gdzieś w tle cały czas słyszymy o reparacjach wobec Niemiec? Oczywiście ja tutaj nie zakładam, że za całą tą medialną awanturą nie wiem, stoją Niemcy, mówiąc kolokwialnie, tylko no może to też jest jakiś aspekt, który wraca, bo przecież sprawa reparacji może w różnych konfiguracjach trafić jednak do Trybunału Konstytucyjnego. No zgadza się, jest też od niedawno wpłynął wniosek no o uchylenie immunitetu państwa. Też bym nie chciała tu, bo to jest jakby stawianie daleko idących tez, natomiast rzeczywiście bardzo często ataki, jeśli chodzi o mojego męża jako ambasadora w Berlinie, są ataki, że jest antyniemiecki. To ja chciałam powiedzieć, mój mąż nie jest antyniemiecki. Mój mąż jest propolski i mój mąż wyjechał na placówkę, reprezentuje Rzeczpospolitą Polską i broni interesów naszego kraju. Jeśli te interesy są
sprzeczne albo nie po drodze jest z interesami innego, czyli państwa niemieckiego, no to naturalnym jest, że prowadzone są różne rozmowy, ale to nie jest tak, że mąż jest antyniemiecki, że działa przeciwko, to absolutnie nie. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane właśnie czy z reparacjami, czy z innymi sprawami, to też bardzo często zdarza się, że pewne ataki się nasilają w sytuacji, kiedy powstają jakieś tam zdarzenia, no ale czy to ma związek, czy to jest przypadek, trudno mi ciężko, ocenić. Ciężko dzisiaj się do tego odnieść. Ja tylko przypomnę, że bodajże w ubiegłą sobotę, prawda, doszło do takiego spotkania w Niemczech pana ambasadora Przyłębskiego. Tak, były spotkania rocznicowe, ja również w nich uczestniczyłam, 95-lecie powstania Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła, niezwykle ważna uroczystość i też jak zwykle mąż w każdym swoim wystąpieniu, w którym ja uczestniczę i słyszę te wystąpienia, podkreśla te elementy, które są ważne z perspektywy państwa polskiego. On reprezentuje państwo polskie i on jasno mówi i nikt nie może się na to obrażać, nie może mieć do niego pretensji. Oczywiście, nie robi tego w sposób nieuzasadniony i też o pewnych takich kwestiach związanych z funkcjonowaniem Polonii w Niemczech mąż mówił. Odejdźmy na chwileczkę od tego tematu. No, dziś formalnie Sejm rozpoczął pracę nad wielkimi dwoma ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa, Sądzie Najwyższym. Jak pani ocenia tę trudną drogę, która się, jak rozumiem, zakończyła, rozpoczynając formalny etap prac w Sejmie? Cieszę się, że do tego doszło, bo uważam, i tak jak już mówiłam wielokrotnie publicznie, że polski wymiar sprawiedliwości wymaga reformy. Reforma jest potrzebna. To nie jest reforma dla wymiaru sprawiedliwości. To nie jest reforma dotycząca sędziów, tylko to jest reforma dla obywatela. Wymiar sprawiedliwości pełni rolę, tak jak każdy z nas, pełni rolę służebną wobec obywateli. I my przy okazji rozmowy na temat reformy wymiaru sprawiedliwości zatracamy się w obronie interesów pewnej korporacji i mówimy cały czas, czy ci sędziowie, a jak będą sędziowie, a my musimy myśleć inaczej, jak będzie mógł dochodzić sprawiedliwości obywatel przed sądem, przed tym wymiarem sprawiedliwości, czy te sądy będą dla niego bardziej przyjazne, czy on nawet jeśli przegra sprawę, wyjdzie zadowolony, że została rozpoznana w sposób właściwy. I dlatego wymiar sprawiedliwości boryka się w tej chwili z różnymi problemami. I już pomijając to, że jak w ostatnim czasie zauważyliśmy, Krajowa Rada Sądownictwa weszła w bardzo taką już polityczną wręcz fazę, niedopuszczenie tutaj do możliwości orzekania młodych asesorów i tak dalej. Także to wszystko pokazuje, że wymiar sprawiedliwości powinien być zreformowany, dlatego bardzo się cieszę, że już te procedury w Sejmie zostały rozpoczęte. Widzi pani prezes jakieś bezpośrednie zagrożenie dla ustawy zasadniczej, dla konstytucji w tych pomysłach, które są wstępnie procedowane? No bo pytam dlatego, że opozycja już dziś od rana krzyczy, że... Ja myślę tak, to znaczy nie chciałabym się wypowiadać, bo może ta sprawa trafić do Trybunału i będzie takie, zarzut postawiony. Ale generalnie ja taki zarzut, jaki stawiam opozycji, to również moim interlokutorom w Niemczech, że mówimy, podobnie panu Timmermansowi, mówi, naruszane są wartości. Pytam, jakie wartości? Gdzie one są zdefiniowane? Proszę podać konkretną wartość, konkretny przepis, konkretną normę konstytucyjną, która w konkretnej polskiej ustawie, regulacji czy projekcie jest naruszana. Musimy skonkretyzować, musimy odnieść się do pewnych wzorców. My mówimy o naruszeniach ogólnie, natomiast jeśli chcemy stawiać tak daleko idące zarzuty, to musimy je skonkretyzować. I tu ja nie widzę na razie takich konkretów, więc nawet nie bardzo mam się do czego odnieść, bo nie bardzo wiem, jakie kwestie związane z regulacjami konstytucyjnymi zostały naruszone jeszcze przed procedowaniem w ogóle całego projektu. Także myślę, że to w momencie, w którym już ten projekt będzie głosowany, no to wtedy będzie, jeśli opozycja zgłosi jakieś konkretne zarzuty, będzie można się do nich odnieść. Jak najbardziej. Pani prezes, ostatnie pytanie, czas nas niestety dzisiaj goni. Wiemy, że powstaje audyt w Trybunale Konstytucyjnym, audyt obejmujący te lata poprzednie, zanim pani nastała w Trybunale Konstytucyjnym. Czy
oprócz tych informacji, które przeciekają, można coś konkretnego powiedzieć, czy jakieś ustalenia poczyniliście, które no, mogłyby być interesujące dla opinii publicznej? Tak, dużo poczyniliśmy już ostatnio ustaleń, natomiast ponieważ nie mogliśmy w niektórych obszarach dotrzeć do dokumentów, postanowiłam prześledzić dokumentację i cóż się okazało, że rok temu, czyli na miesiąc przed zakończeniem kadencji pana prezesa Rzeplińskiego, nastąpiło niszczenie akt zgodnie z przepisami, zgoda z archiwum akt nowych, czyli Trybunał wystąpił. Była, Trybunał wystąpił o zgodę i dokonano niszczenia akt, czyli brakowania akt różnych dokumentów. Ja nie mówię o aktach sądowych, trybunalskich, oczywiście, tylko dokumentów, które są wytwarzane w ramach działalności Trybunału Konstytucyjnego. To jest około 15 metrów bieżących dokumentów, różnych dokumentów, no właśnie, dokumentów finansowych, dokumentów kadrowych, no różnorodnych dokumentów, również z postępowań z zakresu zamówień publicznych. No jest to dość zastanawiające. I to na miesiąc przed. Na miesiąc, bo dokładnie zakończeniem to było kadencji. Tak. Tak jest, tak jest. Także no, niewykluczone, że do niektórych dokumentów do odtworzenia nie dojdzie. Będziemy próbowali to pośrednio dotrzeć do tego, jakie były też powody niszczenia, czy te dokumenty były bardzo ważne. Prowadzimy, bo ja też chcę powiedzieć, inwentaryzację zasobów, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. I no i tu też mam pewne problemy z przeprowadzeniem tej inwentaryzacji. Także nie jest to tak, są rzeczy ruchome, że, jakieś? Tak, czy różnych, różnorodnych ruchomości. No są pewne problemy. Stąd zaczęłam dociekać, dlaczego brakuje dokumentacji. No i okazało się, że w dużej części ta dokumentacja została zbrakowana. No rzeczywiście to rodzi się pytanie. To dotyczy jeszcze dokumentacji od około 2004-2005 roku. Bo podobno w tym wniosku, który trafił do archiwum akt nowych, tam był taki zakres od 97, o ile się nie mylę, do 2013. Ale z tego, co z listy tych zbrakowanych, czyli zniszczonych dokumentów, wynika, że tak naprawdę dotyczy to okresu od 2004-2005 do 2013. Rzeczywiście tą sprawą warto się zająć. No, rodzi się takie pytanie, czy no oprócz tych kwestii wyjaśnień formalnych nie należałoby spytać również prokuratury o tę sprawę. Wnioski, choć może w tym momencie tak wnioski jest, moje są zbyt daleko idące, ale wydaje się. Po zakończeniu audytu będziemy wyciągali wnioski i będziemy podsumowywali i będę się starała też informować na bieżąco, jak wygląda sytuacja, bo widzę duże zainteresowanie. Drodzy państwo, moim i państwa gościem była dziś prezes Trybunału Konstytucyjnego, pani Julia Przyłębska. Serdecznie dziękujemy pani prezes za wizytę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia.